Witajcie na kanale Pasogranie. Zaczynamy kolejny stream, kolejny odcinek z Division Rivals. Ruszamy. Zobaczymy, kogo tym razem nam przydzieli los. Kontuzjowany, bo skończył się kontrakt. No skończył się kontrakt. Przedłużymy kontrakt naszego podstawowego obrońcy Zielińskiemu. Się skończył kontrakt. Też zostanie on przedłużony. Super, mamy to. Na razie nie zmieniamy naszego składu. Może poszukamy kiedyś jakiegoś fajnego napastnika, chyba że nam wypadnie jakaś karta, ale zobaczmy, bo my ostatnio mieliśmy fajnych zawodników. Tytuły wyjściowe składniliśmy jakichś fajnych zawodników i tak możemy House na razie wysłać do klubu i tutaj na jego miejsce spróbować kogoś prowadzić. Tutaj Griezmann, ok. I chyba Griezmann był tym napastnikiem, którego wylosowaliśmy. Tak jest. Niech wejdzie on do składu za Rodrigueza. Może tutaj zrobimy zmianę na ten moment. Ok. Wydaje mi się, że jest w porządku. Zapraszam Was w takim razie na najbliższy mecz. Szukamy przeciwnika. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ostatnio Fabiański bardzo dobrze bronił. I mam nadzieję, że w tym meczu będzie tak samo. Ruszamy FC Mugiwara, angielski menadżer, dobrze, francuska przeplatana obrona z angielską, no zobaczymy jak to pójdzie, mam nadzieję, że przeciwnik będzie wymagający, że będzie dobra zabawa, bo to przecież tym chodzi. Kamba Osaka, Mendoza rozpoczyna ten mecz, podanie do bramkarza, Akani, nasz nowy nabytek, został sprowadzony niedawno. Lalana rządzi tutaj z Rabiotem w drugiej linii. Castellano, który właśnie podąża do bramki przeciwnika. Podanie, aj, no nieudane było to podanie Castellano, ale nie ma się co przejmować. Trzeba teraz odebrać piłkę, bo akcja jest w drugą stronę. Dawid Werner. Dobrze, obrońcy zatrzymali ten atak. Długa piłka do Castellano. Już piłkę ma Lalana. Spokojnie rozgrywa ją z Rabiotem. Rabiot. Balde. Balde. Jest Rabiot. Teraz Aj. Za bardzo piłkarze Mendozy chcą wejść w pole karne z piłką. Trzeba szukać okazji chyba już wcześniej na zdobycie bramki, na zdobycie kolejnych punktów w klasyfikacji. Teraz dobra piłka do Rabiota. Niestety nie udaje mu się do niej dojść. W końcu piłkę dostaje Telo. Jest Pulisic. Pulisic. Balde. Castellano. Castellano. Jeszcze jeden zwód. Jeszcze raz podanie. Aj, Rabiot. Mija się z piłką. No niestety. Niestety mijamy się z piłką. Zamknęliśmy chyba naszego przeciwnika na połowie. Może będzie chciał dokonać zmiany jakiejś taktycznej. Hernandez, ale wiecie, wystarczy jeden kontratak, który właśnie teraz się dzieje. Dobrze zatrzymał Rabiot. Piłkarzy w pomarańczowych strojach. No i niestety ta akcja się nie udała. Świetne wyjście teraz naszego przeciwnika. Mija ostatniego obrońcę. Mija ostatniego obrońcę, strzelano i niestety prowadzi. Prowadzi w tym meczu 1-0, Jonathan David, on się nie myli, 15 minuta, przegrywamy. No ale to się tak dzieje, jedna akcja, przewaga, musimy nad tym popracować. Thank you.
Już po przerwie chwilowej, wziętej tym razem przez naszego przeciwnika, przez chwilę myślałem, że kibice śpiewają Kolej Asz, ale przecież to nie jest mecz Lecha. Dobrze teraz Rabiot, udaje mu się przejść Lalana. Lalana, jest Pulisic, dobra piłka do Balde, Balde, no niech ten Lalana wyjdzie, tak jest, wychodzi, próbował strzału, wycofanie, daleko do Koufala, Koufal szuka wzrokiem Rabiota, no ale piłka chyba miała iść do Lalany w końcu. Dobrze Lalana, Balde. Ajajajajajaj, Loris broni i już zaczynają piłkarze w pomarańczowych strojach naszego przeciwnika. Dobrze, Max teraz wychodzi z piłką, z Pulisic, kolejny raz Rabiot, Max. Rabiot, Lalana. Świetna piłka do Castellano. Castellano jeszcze wychodzi i mamy to. Jest remis. 24 minuta. Piękna piłka, piękna bramka. Myślałem, że będzie podawał, a tutaj ach, przeciwnik nie pozwoli nam nacieszyć się tym golem. Szybka rozegrana piłka, szybka akcja. No i na szczęście Kofual przejmuje tą piłkę od razu do Rabiota. Podanie jest Telo. Bardzo mało Telo używane w tym meczu. On jest zadaniowcem. On potrafi rozegrać dobrze piłkę, dograć ze skrzydła, fajnie ją rozprowadzić. No ale tak samo Max. Max podłącza się do tych akcji ofensywnych. No i teraz Balde mógł zrobić więcej. No, czekamy, żeby nie było faulu. Dobrze. Castellano. Podanie do Balde. Balde już widzi Pulisicza. Jest zagrana piłka do Telo. Telo. Czyżby będzie powtórka? Nie. Tym razem obrońcy wybili tą piłkę. Nie ma powtórki z lewej strony. Dobra piłka do Pulisicza, Pulisic, aj, no właśnie, no i teraz czy tutaj Kofual wygra ten pojedynek, bezproblemowo radzi sobie z piłkarzami w pomarańczowych strojach. Castellano, zejdzie do środka, obija bramkę, jest 2-0, Balde, nie mam nadziei spalonego, prowadzimy w tym meczu spokojnie. Piękna bramka, piękny rajd Jonathana Davida, zrobił to świetnie. No, zdenerwował się tą pewnie bramką straconą. No ale co musimy zrobić? No, odpowiedzieć musimy na to, konstruując powoli akcję, podchodząc wyżej, zdobywając kolejne metry tego boiska. Tylko tak będziemy mogli sprowadzić naszego przeciwnika na ziemię i pokazać mu, że potrafi Mendoza w trudnych sytuacjach walczyć. Aj! Teraz złe podanie, nasz przeciwnik Nunes przechwytuje piłkę, szybkie podanie, teraz muszą przejąć tą piłkę, zejście do środka, jest Fabiański, broni to. Piłka na ręce, Pulisic, Neves będzie dośrodkowywał. Wygrywa Akawani to starcie, teraz piłka do Balde, puka podania. Telo niestety na spalonym. Piłka do Lalany. Jest na ławce rezerwowej Zieliński, który na pewno dostanie szansę. Teraz Rabiot. Aj, no brakło centymetrów, milimetrów, żeby zdobyć tą bramkę. Teraz Kufual. Castellano już na boku, będzie dośrodkowanie, będzie próba zejścia i nasz przeciwnik, no myślałem, że poda do Balde i że rozwiąże się ta sytuacja, ale niestety tak się nie stało. Jest 2-2, mam nadzieję, że ten mecz wam się podoba. FC Miguara, ciekawy przeciwnik, fajnie to wygląda, fajnie się ogląda, mam nadzieję.
Bardzo przyjemne akcje konstruują. No ten jeden rajd Dawida, super. Gdzie bym chciał go powtórzyć teraz. Ale tym razem udaje się Fabianskiemu obronić Kafual. Castellano. Dobra piłka do Lalane, jest Rabiot, tym razem Pulisic, świetnie do Balde zagrywa, ale tutaj Loris pierwszy przy tej piłce. Na szczęście obrońcy zdobywają bramkę. Pulisic, nie widać z przodu graczy, wychodzi Balde, ale Pulisicowi się nie spieszy, teraz spokojnie będzie schodził do środka, zagrywa piłkę do Rabiota, Rabiot do Balde, no i niestety nie zabrał się z tą piłką. Jest Loris, dobrze teraz Denier, przyjmuje piłkę, już Pulisic, już Balde, wychodzi, a troszkę za bardzo wyrzucony, no i niestety próbował dośrodkować, pododać, podać do gracza, który był w środku, teraz świetne przejęcie Dawida, będzie zagrywał, będzie podanie, nie, sam próbował, no i na szczęście obrońcy wyczekali do ostatniej chwili, udaje się przejść, teraz Rabiot, delikatnie na nogach, czeka Pulisic, dobrze, obrócił się z piłką, zagrywa do Telo. No, niestety Telo powstrzymany. Max musi wracać. Świetna piłka do Dawida, ten piłkarz jest wszechstronny, ale na szczęście został wybity z rytmu. Max, Rabiot, Lalana. A i tym razem przeczytali piłkarze naszego przeciwnika zamiary Rabiota. Pulisic, Balde. Świetnie Lalana. Aj. Lalana raczej już do zmiany. I chyba tak zrobimy. Zajdzie Lalana, który jest zmęczony. W jego miejsce wejdzie Zieliński za Castellano James i tutaj Griezmann dostaje szansę za Pulisicia. Max. Dobra piłka, Griezmann, świetna piłka do Balde, no i chyba będzie bramka. Pierwsza bramka Griezmana w tym meczu, czy był spalony, czy był niestety spalony. No, gdyby Balde nie podawał, wybrał ten drugi motyw, a i niestety tracimy bramkę na 3-2. Tim Werner. No szkoda, takie rzeczy też się zdarzają. Mogliśmy zdobyć bramkę, Balde miał świetną okazję, no niestety, tak się też czasem dzieje. Griezmann. Rabiot. Jest Max. Max do Telo. Telo tym razem nie na spalonym, ale Telo zgubił tą piłkę. Jest Rabiot. Rabiot ma trochę miejsca. Niestety. Denwyer, Tim Werner szybszy, silniejszy. Dobrze wychodzi Fabiański. Tym razem mu się to udaje. James na skrzydle musi poczekać na dobrą okazję. Kofual do Jamesa. James już łapie wiatr w żagle. Będzie wchodził w pole karne. Griezmann do... No właśnie, do kogo? Do kogo chciał Griezmann zagrywać?
Tam chyba piłkarze faulowali Tim Werner. Tak samo za mało energii Tim Werner przy tym podaniu Griezmann. Griezmann może w końcu się odbije. No, nie jest to najlepsza chyba zmiana na razie Griezmana. Teraz piłka do Jamesa chyba zagrywana miała być, a tutaj poszła w środek. 79. minuta. No, muszą się pospieszyć, jeżeli chcą jeszcze wygrać ten mecz. Teraz Zieliński. Fajnie piłka przymierzona. Jest Balde. No niestety, niestety wygrywa pojedynek piłkarz drużyny przeciwnika. Telo. Dobre zagranie do Rabiota. Rabiot rozpędza się teraz do... I 3-3. Nawet nie wiem, kto to uderzył. Tak mocne uderzenie. Prawie wyrwało siatkę. W trochę przypadku Zieliński oczywiście. Super. Dobrze Rabiot. Zatrzymuje naszego przeciwnika. Piłka do Telo. Jest teraz Griezmann z przodu. Super podanie. Griezmann w końcu... Kiwka pomogła teraz do Zielińskiego. Zieliński, piłka do Balde. Balde strzela. Czyżby był spalony? Był spalony. 85. minuta. Piłkarze... Aj, Rabiot miał troszkę miejsca. Nie udało się zagrać. Świetnie teraz dośrodkowanie przechwycone. Griezmann do środka, do Zielińskiego, który kładzie piłkarzy... Aj, na, czyżby był kolejny remis, czyżby kolejny raz piłkarze pod dowództwem Franka Kole zremisowali w tym meczu. Teraz Kofual, ostatnia raczej akcja, Balde ze skrzydła, zagrywa do Zielińskiego, Zieliński wprost w Lorisa. Jeszcze Griezmann, jeszcze Griezmann, jeszcze Telo. Pada remis 3-3. Wydaje mi się, że fajny mecz, dużo się działo. Mogliśmy wygrać, ale mogliśmy też przegrać. Ta akcja Dawida przepiękna, fajny rajd. No ale jest, jest jak jest. Jest 3-3, jest fajnie. Kolejny remis, nie ruszamy się z miejsca. No i puścimy jeszcze raz jeden mecz, ostatni chyba już dzisiaj, kontuzjowany, nie, no kontrakt mu się skończył Jamesowi. Przedłużymy więc kontrakt, no i lecimy dalej. Szukamy przeciwnika, zobaczmy na kogo trafimy, mam nadzieję, że znowu będzie pełna emocji gra. Jest Lewandowski, jest Bale, może być ciekawie. No, zobaczymy, jak Lewandowski spisze się podczas tego spotkania. Ufak. Castellano przechwytuje piłkę. Aj, ale tylko na chwilę. Kofal, Rabiot. Dobrze, słyszymy lekkie gwizdy, ale te zagrania przecież muszą się podobać.
jest Rabiot do Pulisicia, tam z drugiej strony Castellano, to on dostanie piłkę, strzał, no i bramkarz drużyny przeciwnej miał lekkie problemy z obroną tego strzału. Szuka nowo luki. Dobra, piłka do Pulisicia. Pulisic, aj, obok bramki. Na razie spokojnie gra. W takie bardziej rozpoznanie mierzał się wzrokiem piłkarze w drużyny przeciwnej. Castellano, mamy bramaczkę na 1-0, jest 11 minuta. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie zwycięstwo. Samo Castellano. Castellano, Castellano. No właśnie, mówię przecież. Jest Pulisic do Maxa. Max spokojnie do Telo. Telo już znalazł polu karnym Pulisicia. Do niego zagranie niestety się nie udało. Balde. Trzeci raz. Mamy 2-0. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Znowu będzie samotny rajd. Na szczęście nie ma żółtej kartki. Musieliśmy to przerwać, bo takie samotne rajdy z piłką są niebezpieczne, jak widzieliście w poprzednich meczach. Dobrze, teraz walka. Łapie Fabiański, od razu dalek podanie do Lalana. Max do Telo. No i Telo teraz tylko musi poszukać miejsca na to podanie. Postanawia jednak zaryzykować, wejść w pole karne. Może się uda, a nóż. No i niestety to nie była najlepsza decyzja. Rabiot na was. Fajnie Max na linii tego podania. Piłka zagrana do Telo ponownie. Podanie do... Aj, do Pulisicia. Niestety bramkarz tym razem okazał się lepszy. Lalana. Lalana poradził sobie z obrońcami drużyny przeciwnej, ale niestety jego strzał tylko otwiera drogę do bramki naszej. Teraz świetnie Lewandowski, no, technik doskonały, Bale tylko mu wtóruje w tym. Fabiański. Znają się z reprezentacji, wiedzą na co dostać. Rabiot najwyższy chyba na boisku. A i teraz dobre dośrodkowanie, ale piłkarze Mondozy radzą sobie spokojnie. I teraz Lalana. Na pewno Lalana to już oddycha pachami. Błąd naszego przeciwnika. Piłka Bale'a. Lalana jeszcze udało mu się podać do Rabiota. Rabiot powoli, powoli, powoli się zbliża do pola karnego, rozpędza się, strzela i mamy 3-0. Dobrze, Fabiański blokuje. Teraz Denmayer, Castellano. A gdyby tutaj Lalana poszedł za tą piłką, byłoby ciekawie. Matisse. Matisse. Dobrze, Lalana. Świetna piłka do Balde. Balde
powoli rozgrywają tą piłkę, jest Rabiot. Rabiot do Pulisicza, a myślałem, że Pulisic obiegnie piłkarzem drużyny przeciwnej. Tak się jednak nie dzieje. Correa, tym razem Correa walczy za Kani, ma Kani. No, walczy to dużo, za dużo powiedziane. Miłą piłka mija po prostu Akaniego. Świetny strzał nad bramką niestety dla naszego przeciwnika. Max radzi sobie tutaj z zawodnikami, aj z zawodnikami w pomarańczowych strojach. Kofual, teraz świetna piłka do Castellano. Castellano będzie strzelał? Tak jest, próbował powtórzyć tą piękną bramkę z poprzedniego meczu, jednak nie udaje mu się tym razem. Guitiany jest Lewandowski, ale Dean Wire jest na stanowisku. Telo, Rabiot, dobrze zobaczył Lalanę. Lalana, aj, był bardzo blisko. Telo, aj, za długo czekał, zlekał z tym podaniem. Na szczęście Rabiot przechodzi i mamy 4-0. Nie było raczej spalonego. Niestety, szkoda, że utracono raport, szkoda, że nasz przeciwnik nie zagrał do końca. Ja zawsze walczę, nawet jak przegrywam 12-0, walczę do końca, wiem, że wtedy można rozegrać już kolejny mecz, próbować walczyć, ale jednak szanuję mojego przeciwnika i walczę do końca. Lewandowski 6-7, nie był to najlepszy jego mecz, strzały, no widzieliście, 4-0, fajnie, że wygraliśmy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zarobione futy, no mniej zarobione niż przy remisie, ale pełna przewaga Mendozy, w końcu wygrana, w końcu się przesuwamy, super. No i 19 tysięcy zarobionych. Za dzisiejszy odcinek wam dziękuję. Jeszcze raz możecie zobaczyć, jak wygląda mój skład. Pulisic, Balde, Lana, Rabiot, Castellano, Telo, Akani, Kupal, Fabiański, Denauer i z lewej strony Max, zawodnik PSV Eindhoven. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.